Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Bóg umiłował świat, który jest Jemu nieprzyjazny, a nawet wrogi. Przychodzi na świat sprzeciwiający się Jemu, stawiający opór Jego Słowu. Dlatego wybiera na tym świecie ludzi, którzy bywają uznani za głupich, słabych, którzy są odrzucani, którymi świat gardzi, by przez ich słowa dotrzeć do stawiających opór Bożej mądrości i mocy. Bóg umiłował świat opanowany przez siły demoniczne. Przychodzi do ciemności, wchodzi w nią, będąc światłością. Przychodzi, ponieważ w świecie jest wiele chwastów i zgorszenia. Człowiek jest zniewolony, a równocześnie nie jest tego zupełnie świadomy. Jedyną bronią Jezusa, którą będzie się posługiwał, była i jest miłość. Umiłował świat. Każde zwycięstwo ma swój początek w umiłowaniu. Ten, który miłuje, on nie ginie. W Bogu, który jest miłością, żaden człowiek nie zginie. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. My jesteśmy jako ludzie światem Jezusa. Jest w nas obszar nieprzyjazny Jemu, a nawet wrogi. Stawiamy sprzeciw i opór Bożej mądrości. Nie rozpoznajemy mocy złych, jakie w nas panują, ponieważ nasze myśli objęte są ciemnością. Ciemność jest między innymi stąd, że staliśmy się przyczyną zgorszenia dla innych, ale i sami gorszymy się postawą drugich. Nasze nadmierne, nieuzasadnione i niemożliwe do wykonania w danej chwili oczekiwania bywają źródłem ciemności w nas. Umiłować ciemność, czyli brak światła. Nie przyjmując tego, co Bóg daje, obfitujemy w braki. Życie w ciemności jest szukaniem drogi po omacku. I człowiek żyjący w ciemności doświadcza chwil przygnębienia, zniechęcenia do życia. Brak światła ujawnia złe czyny, które człowiek usiłuje ukryć przed wzrokiem innych. Nasza troska o życie w prawdzie jest równoznaczna z chodzeniem w światłości. Odkrywamy, że jesteśmy ślepi. Patrząc na Pana, możemy poznać, że jesteśmy w mocy zła. Nieprawość nasza powoduje niewidzenie tego, co powinniśmy widzieć. Pocieszenie duchowe może dokonać się jedynie w prawdzie, przez nią i w niej. Gdy zrozumiemy i przyjmiemy ważne dla naszego życia prawdy, zapragniemy wyjść z dotychczasowych ciemności –
dostrzegając ich brzydotę. Iść w stronę światła można wówczas, gdy dopuszczę do tego, aby Bóg pokazał mi, kim jestem. Człowiek poznaje, że to, co było tęsknym oczekiwaniem i nieśmiałym wołaniem jego serca przez wiele długich lat życia w ciemności, właśnie w tej chwili nadeszło. Co to jest? To jest głęboka potrzeba wielbienia.